stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Baby, it's cold outside. This evening has cold. Mama tutaj dodaje, a Alanek rozpakowuje zmywareczkę. No hej, hej. Przyszłam Wam pokazać te kalendarze z Only Bio i z Real Techniques. Już jest koniec. I dzisiaj w Only Bio był, słuchajcie, bawełniany turban do włosów. To jest naprawdę super, bo właśnie bawełniane najlepiej się sprawdzają do włosów. On ma 93 bawełny i 7 elastanu. Taki pomarańczowy turban. Ogólnie powiem Wam, że ten kalendarz z Only Bio moim zdaniem opłacalny, fajny. Fajnie, że też dwa razy dali pełnowartościowe, wiecie, produkty. Ja go kupiłam też na promocji, to w ogóle fajnie się opłacał. Także z Only Bio dzisiaj był ten turban. Z Real Techniques totalnie nie jedyna fajna rzecz to ta gąbka i pudełko. Można kupić za tą samą cenę pewnie osobno, a tylko masę niepotrzebnych bibelotów. Wczoraj w ogóle była taka, taka kosmetyczka, w której akurat można pochować te malutkie pędzelki. A dzisiaj pęseta, słuchajcie, zwykła pęseta. No jest to, wydaje mi się, że ze stali wykonana, ale nawet ani żadnego logo, że jest to Real Techniques. Średnie ogólnie dla mnie ten kalendarz Real Techniques. No a z Janki dzisiaj jest taki fajny waniliowy zapach. Dla mnie po prostu o tyle fajny, że mogę sobie codziennie palić jakąś tam świeczkę. I to tylko tyle. A wczoraj jeszcze w ogóle w Only Bio była maska proteinowa. Znowu? A wcześniej były odżywki, a teraz maska. No, także te dwa kalendarze zakończyliśmy. Już dalej nie będę pokazywać kalendarzy, bo już mi został tylko ten właśnie z Janki, który gdzieś tam jeszcze fajnie tutaj się wpisuje w moją kolorystykę, bo jest taki też różowy, jak i moje dekoracje akurat w tym pokoju i typowo na tej półce. I drink more. Put some records on while I the neighbors might think. Baby, it's bad out there. Say, what's in this no caps to be had out there. I wish I knew. Your eyes are like starlight now. Break the spell. I'll take your hand. Cześć, cześć, dzień dobry, witam Was. Dzisiaj mamy Vlogmas, dzień 13. Tata pojechał do lekarza, zaraz przyjedzie. Poleczyć ząbki. Mamy dzisiaj wtorek właśnie. Ja byłam przed chwilą na zakupach, bo dzisiaj Adrian ma wizytę u lekarza i został w domu. I dlatego mogłam rano pojechać sama na te zakupy, a dzieci są jeszcze cały czas w domu, no takie, że tak powiem, do leczenia, chociaż Alan już od wczoraj bardzo, bardzo chce iść do szkoły, ale cały czas jeszcze takie, wiecie, coś tam ucieknie, ale jutro już go puszczę na pewno. Jutro już go na pewno puszczę. Byłam na zakupach, ale zobaczcie, i kupiłam sobie taki podkład w Lidlu. On kosztował, słuchajcie, 15 zł, bo ja bardzo szukałam jak gdyby właśnie takiego wianka na drzwi. Ogólnie, jeżeli chodzi o update tych moich reniferków przed domem, to już ich nie ma. To znaczy są one, nie działają, Barbie coś tam poprzegryzała, dzisiaj w nocy już je w ogóle wywlokła na podwórko, także dzisiaj je już chowamy i nic takiego stojącego niestety nie będzie. No, a szukałam jakiegoś wianka na drzwi, właśnie byłam też teraz w Castoramie, bo w sumie bardzo ładne są, ale takie kosztują jeszcze po około 100, ponad 100, takie już jakieś ładniejsze. A ja miałam to, taki, to jest też taki wianek z tych samych srebrnych bombek już sprzed iluś lat z Pepco. Ale właśnie chciałam teraz taki, wiecie, większy z jakąś jodłą, że tak powiem. I właśnie znalazłam, nie w Pepco, tylko właśnie w Lidlu, 15 zł ten podkład.
Właśnie te gałązki sobie teraz tak o przeplatam, łapię to razem. Tutaj jeszcze dam jakąś na pewno kokardę, zobaczę jakie mam kolory, mogłaby być fajnie czerwona po prostu, jakbym znalazła czerwoną kokardę. I zawieszę sobie przed drzwi. I zamówię jeszcze na necie girlandę taką dookoła drzwi, tylko już też znowu się zastanawiam, czy mi Balbi, wiecie, no bo chciałam, żeby to było od ziemi i tak sobie szło do ziemi, ale czy ona nie będzie tego znowu gryzła? Masakra. No, aha, jeszcze z tego wianka muszę albo dokupić, albo na pewno gdzieś mam takie, wiecie, światełka na baterię, żeby tylko owinąć to i tutaj gdzieś z tyłu zamontować sobie ten na baterię, żeby chociaż to świeciło, ale nie było właśnie do prądu, żeby te kable nigdzie nie zwisały. Na pewno mam gdzieś takie światełka nawet na tej, to bym musiała dzisiaj z Adrianem wejść po prostu na strych, bo ja jemu nie wytłumaczę, gdzie to jest. I właśnie, żeby to jeszcze owinąć, no tutaj standardowo zakupy. Kupiłam też, była gwiazda biała, powiedzmy biała, w Lidlu. Bardziej chciałam tutaj taką dużą gwiazdę. Ta jest ze złotym brokatem, nie wiem czy to widać, i nie jest aż taka duża. No ale w sumie były w Castoramie, ale to takie białe, widać, że barwione, bo one tak wychodziły, chociaż mogłam tamtą też kupić. No ale dobra, już jest ta. Niech już ta po prostu, wiadomo, że zostanie w Lidlu. Ta jest po 20 zł, ta gwiazda betlejemska. No a reszta to jest po prostu standardowe zakupy. Zaraz będę musiała się właśnie wziąć za ich rozpakowanie. Pójdę też chyba powieszę ten wianek. Kupiłam też w Castoramie takie te haczyki właśnie do zawieszania. I tyle. Tak to wyszło finalnie. Dołożyłam, miałam akurat złotą. Myślałam, że będzie się gryzło, ale w sumie pasuje nawet i ta złota. Teraz tak sobie myślę, czy młoda tu nie będzie do tego doskakiwała, żeby to gryźć. I had to say no myself. At least I'm gonna say that I tried. I really can't say. Baby, don't hold out. Baby, oh, but it's cold outside. I simply must but go. Baby, it's cold. Cześć, cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Vlogmas, dzień mamy dzisiaj 14. Jest już późno, bo jest po godzinie 16. Wychodzimy z domu. Bo co? Bo jedziemy na Jasełka do mojej mamy do pracy. No. I w sumie dlatego nic nie vlogowałam wcześniej. Jak nie, przy mu zapiąłem, to jest normalny. No i może coś tam mi się uda ponagrywać. My brother will be there at the airport. My maiden aunt's mine is yours. Cześć, cześć. Witamy się w kolejnym dniu. Wszystko mamy, czekaj, zobacz, czy mam na pewno klucze od domu. Mam. Można zamknąć. Daj łapkę. Poczekaj, to się tutaj przywitam, już i schowam aparat, bo muszę zapakować Alexa. Jedziemy jeszcze na takie małe zakupki. Przyjechaliśmy do domu z Aleksem z zakupów, jest, słuchajcie, już po drugiej. Ja miałam trochę nadzieję, że on sobie zaśnie w samochodzie.
rozładowała mi się bateria, wiecie. Ja ją chwilę podładowałam, bo chcę wam pokazać, co kupiłam w Home & You, takiego jelonka i taki piękny świecznik, bo właśnie nie miałam gdzie teraz palić tych tea lightów z, no wiecie, z Yankee Candle i właśnie coś takiego było mi potrzebne. Także tylko to kupiłam w Home & You i wiesz, tam nie ma jakichś takich większych przecen, żebym mogła tam, nie mam na co postawić aparatu. Może tu położymy. Dobra. Pokażę wam, co jeszcze kupiłam. W ogóle już są całe w brokacie. Chciałam swoim chłopakom właśnie, tak jak wam już mówiłam, że mają tych bluz. O nie, teraz mi będzie łapało tak. Mają pełno tych bluz i właśnie chciałam im jakieś swetry, dżinsy. Bardzo fajne są, zobaczcie, dżinsy w Pepco. To jest na tym mniejszym chłopcu. Na 98, Alex jeszcze cały czas 98 nosi, a już ma 3,5 roku zaraz. Naprawdę. Takie ciemne właśnie dżinsy z takimi szeleczkami. To jest jakaś taka seria właśnie świąteczna. Całkiem spoko, bo właśnie jakieś takie ciemne dżinsy dla nich chciałam. Pokazywałam też prezenty takie drobne dla dzieci, bo tak jak już mówiłam, właśnie jedziemy na roczy, zapomniałam, w ogóle o tym mówiłam. Takie, wiecie, jakieś drobne upominki zamiast słodyczy, puzzle. Taki rekinek. Dokupiłam też te dwie girlandy. Niestety nie było już tych, co ja mam. Ja mam w śnieżynki. Były dwie ostatnie w te choinki, ale it is what it is. W Pepco jeszcze takie podstawki. To są może i świąteczne, może nie. Dla mnie mogą być całoroczne. Takie fajne lustrzane pod kubek. To Alex sobie w Half Price kule do kąpieli. O, ja jeszcze w Pepco bardzo fajne foremki piernikowe na trzy rozmiary piernika. Piękne, złote. 5 czy 10 zł? 10. No, baterie standardowe i ja w Half Price coś takiego. Ja bardzo lubię ogólnie Bounty. Ale jeszcze, no, nie było tam żadnych spodni dla Alanka. No i też szukałam, czekajcie, może na tym będzie mi teraz lepiej. No dobra, to jeszcze pojechałam do innego Pepco, bo właśnie też szukałam takich pudełeczek na pieniążki, bo niektórym daję pieniążki, bo zazwyczaj konsultujemy ze sobą te prezenty z rodzicami. Takie winietki właśnie od kogo, dla kogo, na taśmę dwustronną fajnie można przykleić od razu do prezentu, jeszcze z takim dzwoneczkiem. Dwie pary spodni się udało w tym Pepco najbliżej mnie, ja je w sumie najbardziej zawsze lubiałam. Często w ogóle, nawet jak tu nie mieszkałam, to do tego Pepco przyjeżdżałam. Dla Alexa takie bawełniane też spodnie jedne. I może te właśnie założy na święta, może na te chrzciny, do jakiegoś takiego beżowego sweterka fajnie będzie wyglądało. Pod spód jakaś koszula. A Alankowi nie udało mi się ogólnie żadnego swetra kupić. Tylko właśnie tam, chociaż w tym drugim Pepco, udało mu się kupić spodnie na 128, takie ciemne dżinsy i fajnie, bo są, zobaczcie, na takim ściągaczu. No i ja długo, słuchajcie, szukam jakiegoś fajnego tego słoja na ciasteczka maślane, bo my ogólnie zawsze robiliśmy ciasteczka maślane co roku. W tym roku pierwszy raz zrobiłam te pierniki, no i u nas one prawie zniknęły, bo jednak okazuje się, że nie tylko Alanek lubi, ale Alex też, my z Adrianem nie. No to wiadomo, jeszcze raz na pewno zrobimy pierniki, zrobimy te ciasteczka maślane. No i też chciałam, żeby to właśnie w jakimś było ładnym słoju. Ale nie znalazłam nic innego. Ten już też był ostatni z białym Pepco. Trzy dychy, taki duży. No trochę właśnie też mi duży jest. Ja widziałam u Marii. Marii miała ładne z Dilza, ale znowu malutkie. No ale już dobra, wzięłam ten słój, słój jak słój, wiadomo, chodzi tu o to zakrycie, że jest takie ładne. Także właśnie tego też, ja pojechałam właśnie coś kupić dzieciom, spodnie chłopakom i jakieś, jakbym znalazła swetry. No i właśnie ten słój na te pierniki. Także muszę, pierniki, ja powiem wam, że sama nie będę robiła, bo ja strzelam, że się niełatwo robi, także ja nie będę się w to bawiła. Znowu kupię jakąś gotową mieszankę.
na te pierniki. No i te maślane ciasteczka, a w ogóle jest tak dużo foremek w Pepco i takich, wiecie, że tylko odciskacie jakiś fajny wzór. Super są też te takie wałki, gdzie robicie kształt, a potem tylko sobie nakrawacie już kółeczka i one są, no, no naprawdę, jest tak dużo cudownych. Ja właśnie w ogóle szukałam, nawet chciałam w Home & You kupić taka duża, tylko że to był większy piernik, powiedzmy, że taki jak ten kartonowy ten i kosztował 30 zł na promocji w Home & You. No, a tutaj był za 10 zł 3 takie różne rozmiary, także teraz na pewno porobię sporo tych właśnie piernikowych ludzików i dalej wkładam baterię do ładowania. Położyłam dopiero Aleksa spać. Adrian do mnie zadzwonił, że już skończył pracę i jedzie, i właśnie on zajedzie i odbierze Alanka, także już też nie będę musiała po niego jechać. Czas to właśnie wszystko ogarnąć. Ale nie wiem, czy jeszcze dzisiaj nie pojedziemy do Castoramy, bo musimy, słuchajcie, wymienić tym pod prysznicem ten prysznic, czyli ta słuchawka na szlaufie. Słuchajcie, bardzo nam stamtąd brzydko pachniała woda i hydraulik nam podpowiedział, że to właśnie może być, że ona jest nie ze stali, tylko z jakiegoś innego tworzywa, i bo rzeczywiście tylko w tym jednym miejscu jest taki zapach wody, a jednak wszędzie prowadzą te same rury. I Adrian ostatnio odkręcił cały ten szlauf. Wiecie, odkręcił wodę, że ze ściany wylatywała woda i ta woda już nie śmierdziała, a powąchał ten szlauf i nam śmierdziało, także musimy spróbować wymienić właśnie ten szlauf i słuchawkę i może to będzie to. Także zobaczymy, czy będzie nam się chciało dzisiaj jechać, czy nie.